Natalia Osińska, fanfic. Tosia wymiotowała w szkolnej toalecie. W tym samym czasie sopran przejętej dyrektor Jastrzębskiej rozbrzmiewał w auli i wzmocniony przez głośniki roznosił się echem także po korytarzach i łazienkach. Niech w tym roku szkolnym zdobywanie wiedzy będzie dla Was ekscytującą przygodą, odkrywaniem nowych lądów, poznawaniem Waszego przeznaczenia. Tosia usiłowała jednocześnie zapanować nad skurczami żołądka i nad fałdami białej sukienki. Projektant z ciasnej kabiny nie przewidział, że będzie się w niej musiała zmieścić kreacja z pełnego koła, wzmocniona sztywną halką. Tosia przeklinała ciocię Idalię i jej wyrafinowany gust, nade wszystko jednak własną głupotę. Poczwórna dawka proszków i to bez śniadania. Coś ty sobie właściwie myślała, kretynko? Dyrektorka miała zwyczaj akcentować każde zdanie w szczególnie obiecujący sposób. Tak jakby zmierzała już do ostatecznej konkluzji. Jej głos wznosił się coraz wyżej, w piętrowych antykadencjach. Publiczność zamierała w oczekiwaniu na finał, a ona zdążała dalej, z coraz większym przejęciem i mogła tak wzlatywać przez długie kwadranse. Jastrzębskiej chyba skończyło się powietrze w płucach, bo ucichła na sekundę. Natychmiast rozbrzmiał huragan braw, który trwał i trwał. Najwyraźniej zdesperowani uczniowie postanowili zrobić wszystko, by nie dopuścić jej już więcej do głosu. Tosia odczekała dla pewności jeszcze 10 minut, zdjęła torebkę z haczyka i powoli uchyliła drzwi. Dotarła do schodów i zawahała się chwilę, po czym rozpoczęła długą wędrówkę w dół na półpiętro. Z opóźnieniem dotarło do niej, że słyszy szybkie kroki i w następnej chwili ktoś na nią wpadł. O, przepraszam, usłyszała poprzez szum w uszach. Młody człowiek, który z rozmachem wziął zakręt na półpiętrze i nie zauważył, że ktoś nadchodzi z góry, przystanął o kilka stopni niżej. Dostanę się tędy do sekretariatu? Tosia musiała się chwilę zastanowić. A myślenie nie było w tej chwili jej mocną stroną. Zmysły płatały jej figle, pracując wybiórczo i dostarczając tylko przypadkowych detali. Chłopak miał piwne oczy w ciemnej oprawie, co ją niejasno oburzyło, bo nie znosiła procesu tuszowania własnych jasnych rzęs. Bezwiednie poprawił węzeł zmiętego krawata i zauważyła lśniące paznokcie o podłużnym kształcie. Kolejny dowód na bezmyślną dystrybucję dóbr natury. Pytał o sekretariat. Chętnie by mu odpowiedziała, gdyby tylko była w stanie skojarzyć, w którym skrzydle szkoły się znajdują. Chyba tak, odezwała się wreszcie, bo cisza przedłużała się ponad miarę, a chłopak zaczynał jej się przyglądać z tym charakterystycznym zainteresowaniem, które zazwyczaj poprzedza pytanie w rodzaju: czy wszystko z tobą w porządku? Chyba w górę i na prawo, powiedziała. Dziękuję, powiedział chłopak i dodał z wahaniem. Czy ty się dobrze czujesz?